Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W środę czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przykroju informacji, a w drugiej części zobaczymy co ciekawego w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski o deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Dodatkowo również zapraszam na mój drugi kanał, link do niego umieszczam w opisie, jak i również bezpośrednio do nagrania, gdyż wczoraj wleciał dodatkowy materiał, gdzie omawiam szaleństwo, które wywołało się na spółce Pepko. Dzisiaj również wleci kolejny materiał z bardzo ciekawą spółką, tak więc na pewno warto się również z nim zapoznać. I już nie przedłużając, przechodzę do konkretów, które rozpoczniemy od serii ankiet, które w tym tygodniu będą się oczywiście pojawiać na karcie społeczność, tak więc zapraszam i zachęcam do aktywności, bo będą one dotyczyć informacji, które prezentuję w podsumowaniach. Jeżeli chodzi o najświeższe pytanie, czy w Polsce wprowadzić obowiązkową służbę wojskową. Widzieliśmy tą informację na wczorajszym podsumowaniu. Na razie oddanych 88 głosów zostało, jak widzimy, tak dla wszystkich 38% głosujących tak, ale tylko dla mężczyzn 13% nie, to niepotrzebne. 47% głosujących nie ma zdania 3%. Zapraszam do aktywnego głosowania. USA podtrzymują sprzeciw wobec odpowiedzialności Izraela za bezpieczeństwo w strefie Gazy po zakończeniu konfliktu. Rzecznik Departamentu Stanu USA powtórzył w poniedziałek sprzeciw administracji prezydenta Joe Bidena wobec twierdzeń izraelskiego premiera Netanyahu, że siły obronne Izraela zachowują odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Strefie Gazy po zakończeniu konfliktu z Hamasem. Podkreślił jednak, że Waszyngton zgodził się na obecność IDF w Strefie Gazy przez krótki okres po konflikcie. Rozumiemy, że izraelska armia nie zamierza po prostu zniknąć następnego dnia. Będzie musiał nastąpić jakiś okres przejściowy, aby w strefie gazy nie powstała próżnia bezpieczeństwa. Będziemy współpracować z partnerami w regionie, aby ustalić, jak będzie wyglądał ten okres przejściowy, powiedział na konferencji prasowej. Niemcy mają problem. Ministerstwo Finansów Niemiec zamroziło prawie cały budżet federalny. Początkowo blokada miała dotyczyć wyłącznie Funduszu Klimatycznego. Poinformowały we wtorek niemieckie media, powołując się na oświadczenie resortu, rządowi brakuje teraz 60 miliardów euro. Korea Północna wystrzeli rakietę z satelitą. Korea Północna w ciągu najbliższego tygodnia planuje wystrzelić rakietę wynoszącą satelitę kosmicznego w kierunku Morza Żółtego i Morza Wschodniochińskiego. Powiadomiła o tym Japonię. Jeśli dojdzie do wystrzelenia rakiety, będzie to prawdopodobnie trzecia w tym roku próba umieszczenia satelity szpiegowskiego na orbicie przez Koreę Północną. W reakcji premier Japonii stwierdził, że systemy obronne jego kraju, w tym niszczyciele i rakiety przeciwlotnicze, są gotowe nawet na wypadek wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji. Nawet jeśli celem jest wystrzelenie satelity, użycie technologii rakiet balistycznych stanowi naruszenie szeregu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, powiedział premier Japonii. To także kwestia, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Japonia będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i innymi krajami, aby zdecydowanie nalegać na Koreę Północną, by nie przeprowadzała wystrzelenia rakiet. Podkreślił japoński premier. Finlandia. Władze Finlandii rozważają zamknięcie całej granicy z Rosją w nocy z 21 na 22 listopada, poinformował w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów na dwóch. Władze Katalonii zamierzają przeprowadzić kolejne referendum niepodległościowe. Władze Katalonii zamierzają przeprowadzić kolejne referendum niepodległościowe, ogłosił w poniedziałek wieczorem w rozmowie z telewizją TV3 szef autonomicznego rządu Katalonii. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Również na ten temat pojawi się ankieta, bo to jest ważna kwestia. Liczba nielegalnych wjazdów do Niemiec spadła po raz pierwszy od miesięcy. Od lutego liczba nielegalnych wjazdów do Niemiec rosła z miesiąca na miesiąc, jednak w październiku po raz pierwszy spadła, informuje w poniedziałek portal. Od połowy października wprowadzono kontrolę na przejściach granicznych z Polską, Czechami i Szwajcarią. Według Policji Federalnej w zeszłym miesiącu udokumentowano łącznie 20 059 nielegalnych wjazdów, czyli o około 1300 mniej niż we wrześniu. Od początku roku do końca października liczba ta wyniosła 112 178, czyli znacznie więcej niż w całym 2022 roku. Niemiecka Minister Spraw Wewnętrznych ogłosiła 16 października stacjonarne kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, początkowo na 10 dni. Od tego czasu kilkakrotnie je przedłużała. Z powodu upału w Europie, ile zmarło? Popatrzmy. Fale upału w Europie obserwowane latem 2022 roku doprowadziły do śmierci prawdopodobnie 70 tysięcy ludzi. Wynika z analizy Barcelońskiego Instytutu Zdrowia Globalnego, który zrewidował wstępne szacunki śmiertelności związanej z rekordowymi temperaturami w 2022 roku. Związkowcy zapowiadają strajki na hiszpańskich lotniskach w okresie Bożego Narodzenia. Warto to wiedzieć, jak wybierasz się w tym okresie do Hiszpanii. Kierownictwo. Syndykatu Powszechny Związek Robotników zapowiedziało możliwość przeprowadzenia strajków na hiszpańskich lotniskach w okresie świąt Bożego Narodzenia. Protest potrwałby aż do Nowego Roku. Inwestorzy rzucili się na argentyńskie akcje. Wczoraj widzieliśmy to informację, że Argentyna ma nowego prezydenta, ale czy rzeczywiście aż taką euforię Wywołała ta decyzja. Na skrynie widzimy 7% wzrost na ich głównym indeksie, ale jak się dobrze przyjrzymy, to Euforia i wręcz szalona hossa trwa już od lipca 2022 roku. I jak widzimy mamy przepotężne, przepotężne wzrosty właśnie na ich rynku. W 2022 i 2023 roku udział Chin w światowym PKB się zmniejszał. To historyczna zmiana. Chiny nie przyczyniają się już do wzrostu światowej gospodarki, za jej rozwój odpowiadają USA i kraje wschodzące, w tym zwłaszcza Indie, Indonezja, Meksyk, Brazylia i Polska, pisze Financial Times. Pracownicy OpenAI chcą odejścia zarządu firmy. Ponad 500 osób pracowników OpenAI, w tym czołowe postacie spółki, zagroziły w liście odejściem do nowego zespołu AI tworzonego przez Microsoft, jeśli zarząd firmy nie poda się do dymisji, poinformowała w poniedziałek dziennikarka branżowa. Zamieszczonym przez nią liście pracownicy sugerują, że zarząd celowo dąży do zniszczenia spółki. Autorzy pisma twierdzą, że dyrektorzy OpenAI nie podali żadnych dowodów na swoje oskarżenia wobec Altmana. Władze firmy zarzucały mu brak szczerości w komunikacji z zarządem i w złej wierze prowadzili późniejsze negocjacje dotyczące przywrócenia go do swojej roli. Orban udaje, że pyta Naród o zdanie? Oddział getta migrantów i finansowanie Hamasu przez Unię Europejską. Stwierdzenia w formularzu narodowych konsultacji na Węgrzech o tym, że Bruksela chce stworzyć getta dla migrantów, a finansowanie Unii trafiło do Hamasu są całkowicie nieprawdziwe, oświadczył w poniedziałek Rzecznik Komisji Europejskiej cytowany przez portal Telex. Rzecznik wezwał wszystkich Węgrów do korzystania z zasobów Komisji Europejskiej w celu uzyskania informacji na temat unijnej polityki. Stwierdził również, że pokazał przewodniczącej Komisji Europejskiej zdjęcia plakatu z podobiznami jej i Alexa Sorosa, jednego z synów biznesmena i filantropa George'a Sorosa. I apelem: nie tańczmy tak, jak oni nam zagrają. Szefowa Komisji Europejskiej miała w ogóle się tym nie przejąć. Wiemy, że to nie pierwszy raz i prawdopodobnie nie ostatni, ale mamy zadanie do wykonania. Mamy kryzysy, z którymi musimy sobie poradzić, powiedział. Ufamy inteligencji węgierskiego społeczeństwa, dodał, a ty kogo byś wybrał? Orbana, a może George'a Sorosa? Węgrzy ponownie tną stopy procentowe. Bank Centralny Węgier zdecydował się na drugą, z kolei gwałtowną obniżkę kosztów kredytu. Na taką decyzję pozwoliła szybko malająca inflacja CPI. Narodowy Bank Węgier obniżył stopę referencyjną o 75 punktów bazowych do poziomu 11,5%. Tym razem skala obniżki była zbieżna z rynkowym konsensusem. W październiku MNB dokonał cięcia także o 75 punktów bazowych, przebijając oczekiwania ekonomistów o 25 punktów bazowych. Sprawdźmy, ile wynosi aktualnie tam inflacja, skoro zdecydowali się na tak drastyczne obniżki stóp procentowych. W październiku inflacja CPI na Węgrzech wreszcie spadła poniżej 10%, lecz wciąż był to najwyższy odczyt wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeszcze na początku 2023 roku inflacja CPI sięgała 25%. Następne posiedzenie węgierskich władz monetarnych zaplanowane jest na 19 grudnia, natomiast najbliższe spotkanie Polskiej Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5-6 grudnia. Najprawdopodobniej RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Czeski Bank Narodowy podejmie decyzję 29 listopada. No to zerknijmy na to. Przestrzeń do obniżki stóp procentowych występuje i jest znacząca zarówno w 2024 roku, jak i później. Podał w odpowiedzi na pytania Pub Biznes członek RPP Wiesław Janczyk. Jego zdaniem, wycena złotego względem głównych walut. Wystarczający sposób sprzyja obecnie dezinflacji. Map o stanie polskich finansów publicznych. Do 34,7% w trzecim kwartale bieżącego roku z 57,8% w 2015 roku zmniejszył się udział inwestorów zagranicznych w zadłużeniu Polski, poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dodało, że także większa część długu nominowana jest w złotym. W drugim kwartale bieżącego roku to 75,5% wobec 65,2% w 2015 roku. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało w poniedziałek wieczorem raport. Z którego wynika, że sytuacja polskich finansów publicznych uległa systematycznej poprawie po 2015 roku, wskazało, że dług publiczny do PKB w drugim kwartale 2023 wyniósł 48,4%. Zaznaczono, że zgodnie z notyfikacją do Unii Europejskiej wartość długu na koniec 2023 roku ma wynieść 49,3% PKB. Polski przemysł wreszcie wyszedł na plus. Po raz pierwszy od stycznia roczna dynamika produkcji przemysłowej w Polsce była dodatnia. Dane z sektora wytwórczego zdają się więc potwierdzać hipotezę o rozpoczynającym się ożywieniu polskiej gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w październiku była o 1,6% wyższa od tej odnotowanej rok wcześniej, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dla porównania rok temu produkcja wzrosła o 6,6% rok do roku. Ekonomiści tym razem trafili w punkt. Rynkowy konsensus zakładał wzrost produkcji przemysłowej w Polsce właśnie o 1,6% rok do roku. Realne płace rosną najszybciej od lat. Nominalne pensje rekordowe. Zdany głos wynika, że dynamika realnych wynagrodzeń w październiku była najwyższa od 2019 roku, natomiast poziom nominalnych płac wspiął się na nowy rekordowy poziom. Stagnacja panuje w statystykach dotyczących liczby zatrudnionych, gdzie trzeci miesiąc z rzędu dane pokazują ich minimalny spadek. Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w październiku 2023 roku wyniosło 7544 zł brutto i było nominalnie, to znaczy bez uwzględnienia, inflacji o 12,8% wyższe niż przed rokiem, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Średnia krajowa była zarazem o 2,2% wyższa niż we wrześniu. Był to rekordowy odczyt nominalnego wynagrodzenia. Jak dotąd najwyższy poziom został osiągnięty w marcu bieżącego roku, gdy kwota przekroczyła 7,5 tysiąca złotych. Wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, motywacyjnych, uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. Tłumaczy wprost komunikat GUS. Ekonomiści zakładali. Że średnia krajowa wzrośnie o 11,8% rok do roku, po tym jak miesiąc wcześniej odnotowano wzrost o 10,3%. Od lutego 2022 roku nominalne płace w dużych firmach niefinansowych rosną w dwucyfrowym tempie. Absolutny rekord padł w lipcu zeszłego roku, gdy były one aż o 15,8% wyższe rok do roku. Realne płace mocno w górę. Pokazując dane w ujęciu nominalnym, nie można zapomnieć o wysokiej inflacji, która od ponad roku niweluje wzrost płac i osłabia siłę nabywczą oszczędności ulokowanych w polskim złotym. W październiku inflacja CPI obniżyła się do 6,6%, a przy wciąż dwucyfrowym wzroście dynamiki płac nominalnych, w ujęciu realnym, płace rosną nieprzerwanie od 3 miesięcy. Realne płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku były jednak o 5,8% wyższe niż rok wcześniej. To najwyższa roczna dynamika realnych płac od lutego 2019 roku. Budżet 2024 pominął górnictwo. Luka w przychodach Polskiej Grupy Górniczej może przekroczyć 5 miliardów złotych. Zgodnie z umową społeczną dla górnictwa, firma będzie potrzebować pomocy publicznej, której dotąd nie przewidziano w budżecie państwa na 2024 rok powiedział w zeszłym tygodniu w Radiu EM szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. No ciekawe, jak nowa władza odniesie się do umowy społecznej dla górnictwa. Jak sądzisz? Daj znać w komentarzu. Ceny prądu zamrożone też w 2024 roku. Rząd przyjął projekt ustawy chroniący odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zakłada on przedłużenie mechanizmów osłonowych obowiązujących w 2023 roku. Podała we wtorek na platformie ex-minister klimatu i środowiska na Moskwa. Chodzi m.in. o zamrożenie cen prądu na 2024 rok. Miliardy euro popłyną do Polski? Komisja Europejska zdecydowała się wypłacić Polsce 5 miliardów euro w ramach zaliczki ze względu na zmieniony krajowy plan odbudowy. Takie informacje podały fakty Rmfm. Te pieniądze nie mają jednak nic wspólnego z zablokowanymi środkami z KPO w związku z problemami z praworządnością. Te informacje potwierdziło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To o co chodzi? Sprawdźmy sobie to. Warto przypomnieć, że ta zaliczka nie jest związana ze środkami z KPO, które obiecały odblokować partie, mogące niebawem formułować nowy rząd. Polska 5 miliardów euro ma otrzymać za uniezależnienie energetyczne od Rosji. Na tę zaliczkę składa się 551 milionów euro z puli grantowej i 4,5 miliarda euro z puli nowych pożyczek. A kto będzie spłacał te pożyczki? Jak myślisz, daj znać. Komentarzu. Komisja Europejska wydała dziś pozytywną opinię na temat zmienionego KPO. Poinformował we wtorkowym komunikacie Resort Funduszy i Polityki Regionalnej, jak dodano, chodzi o dodatkowe pożyczki, pożyczki na kwotę 23 miliardy euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 miliarda euro dotacji, które zaproponowano w zmienionym KPO wysłanym do Komisji Europejskiej 30 1 sierpnia. Na 59,8 miliarda euro polskiego KPO składają się pożyczki w kwocie 34,5 miliarda euro i dotacje 25,3 miliarda euro. Plan przewiduje 55 reform i 56 inwestycji i warto się z tym zapoznać, aby wiedzieć, z czym to w ogóle się wiąże. ING Bank Śląski po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna. Od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank planuje wspierać finansowanie odnawialnych źródeł energii i w latach 2024-2030 przeznacza na ten cel 5 miliardów złotych w segmencie korporacyjnym, podał bank. Kurs euro spadł poniżej 4,35 zł, najmocniejszy od marca 2020 roku. Siła złotego osiąga rozmiary, o jakich jeszcze niedawno nawet nie śniło się analityką. Za euro płacimy już mniej niż 4,35, co jest najniższą wartością od marca 2020 roku. Kurs dolara amerykańskiego znalazł się poniżej 4 zł, a frank szwajcarski jest najtańszy w tym roku, a jak teraz radzi sobie złoty w tym momencie, za chwilkę na podsumowaniu zobaczymy. Ceny ropy spadają. Ropa tanieje po dwudniowej zwyżce, którą wywołały oczekiwania inwestorów, że kraje sojuszu OPEC, które w najbliższy weekend i warto to zapamiętać, odbędą robocze spotkanie, mogą zdecydować o pogłębieniu cięć dostaw ropy na globalne rynki w następnych miesiącach. Dla inwestorów ważne w tym tygodniu będą dane z USA o zapasach ropy i jej produktów, a także wskaźników popytu. Amerykańskie zapasy ropy naftowej rosły w ciągu ostatnich 4 tygodni i obecnie są na najwyższym poziomie od sierpnia. Obajtek. Grupa Orlen podtrzymuje gotowość przejęcia od Grupy Azoty zakładów azotowych w puławach, poinformował na platformie EXPREZE Orlenu Daniel Obajtek. W poniedziałek Grupa Azoty zapowiedziała rozmowy z Orlenem na temat zakończenia działań dotyczących potencjalnej akwizycji puław. CD Projekt wyda edycję ostateczną gry Cyberpunk 2077, padł termin. No i zerknijmy. Jak widzimy, wersja pudełkowa będzie dostępna 5 grudnia. Na konsole, które są tutaj wymienione. Ostateczna wersja pierwszej części Cyberpunka zawiera podstawową wersję gry i rozszerzenie widmo wolności. No i zobaczymy, jak oczywiście już wyniki sprzedażowe i to w bardzo gorącym okresie sprzedażowym, czyli grudniu, w przyszłości odbiją się na kursie CD Projekt. Zresztą też na moim kanale znajdziesz materiał poświęcony właśnie tej spółce, tak więc zapraszam do zapoznania. Się. Sprawdźmy, jakie nastroje obecnie panują na globalnych rynkach. Przypominam, że dzisiaj o 20.00 poznamy protokół z posiedzenia FOMS i rynki na pewno na to wyczekują. Dodatkowo trwa rajd świętego Mikołaja, no i czekamy na jakiś okres schłodzenia, może to dzisiaj. Mamy chciwość na liczniku i poziom 63. Jeżeli chodzi o świat, to rzeczywiście dzisiaj mamy cofki. Począwszy od rynków azjatyckich, przez Europę, rynek kanadyjski, Brazylię. Tak więc w końcu upragnione zejścia korekcyjne. Jeżeli chodzi o SP 500, również tutaj z tych bardziej znanych spółek, na przykład Nvidia. 1,3 i 3 na minusie, Microsoft 1.2 na minusie, Apple 60 na minusie, Amazon traci 2,8 na minusie, za to Tesla zyskuje prawie 2.5%. Popatrzmy na indeksy. A tutaj ropa w zatrzymaniu 82 dolary za baryłkę. Niemiecki DAX na delikatnej dosłownie korekcie 15900 ponad punktów. Nasdaq potężnie w dół 1580 15897 punktów. S&P 500 też w dół 4538 punktów. No i popatrzmy na metale. A tutaj do góry prawie 24 dolary za uncję. Złoto potężnie do góry 2004 dolary za uncję. Zobaczmy, jak radzi sobie złoty. Czy po euforii już nie ma śladu, a być może znów się umacnia. Jeżeli chodzi o kurs Franka, do góry. 4,52 funcik mocno do góry 5,01 euro do góry 4,37 i dolar też do góry 3,99 czyli o włos od 4 zł. Jeżeli chodzi o euro dolara mamy delikatne zatrzymanie na 1,09 zerknijmy na kolejny ważny rynek czy na rynku krypto też mamy cofki popatrzmy na nastroje a tutaj chciwość i poziom 71. Jeżeli chodzi o bitcoina sztuka kosztuje 36,843 dolary. Traci on prawie 2% w ciągu doby. i Ethereum traci ponad 3%. 1982 dolary kosztuje jedna sztuka. Jeżeli chodzi o największe skrajności, to Radix dzisiaj zyskuje 9%. BNB 5 i 9, Maker 3,2 na plusie. Z drugiej strony największe spadki to Celestia 21% na minusie. TAO 18% na minusie. arwawe 13 czy 13. Kolejny projekt, czyli widzimy, że dzisiaj również alty cofają nie ma się co dziwić, rynek jest bardzo, ale to bardzo mocno spuchnięty. Przypominam, że dostęp do podstawowych kryptowalut jeszcze bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem, tak więc na pewno warto sobie przygotować narzędzia, bo wiemy, co nadchodzi wielkimi krokami, tak więc warto być czujnym. Jeżeli chodzi o GPW, to podsumujmy, co tam dzisiaj się wyprawia, czy też mamy delikatne zejście korekcyjne, a może głębokie. Jeżeli chodzi o gaming, to tutaj LT Games rośnie o 22%, pod co to puchnie, co tam się dzieje, daj znać w komentarzu. PB Games 17% na plusie, Ovid Wars 12% na plusie, z drugiej strony największe spadki to INTM 17% w dół, PGMSA 10% w dół i liderem obrotu oczywiście Król, CD Projekt 21 baniek, TS Games 14 baniek, 11bit 3 banieczki i sam indeks rośnie o 1,7%, 16547 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o banki, to tylko dwa oparły się spadką i jest to BNP 47 i Santander 53 setne. Największe zejścia to Aero 216 na minusie, boś 1,27 czy PKB 1.17. Liderem obrotu PKBP 94 miliony. Sam indeks cofa o 60 10, 10.475 475 punktów na zamknięciu na oze Volt 818 na plusie, Ryan 6,47 na plusie, największe spadki notuje remesoral 593 ciasteczka 58. Liderem obrotu banieczka na zepaku. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, tylko popatrzmy 5 spółek na wyniku dodatnim Allegro 85, Santa. PGE Orlen oraz Dino też delikatnie powyżej zera na plusie. Najwięcej spada Allure 2.16, LPP 2%, czy Pepko 1.97. Liderem obrotu jest PZU 119 milionów, 107 PKN Orlen. Sam indeks cofa się o 42 setne, 2240 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o Envik 40, zobaczmy co się dzieje. A tutaj TS Games rośnie o 8%, Autopartner 5% na plusie. Największe cofki to Granewia 2% w dół, Bogdanka 1.6 na minusie. Liderem obrotu Budimex 17 Baniek sam indeks 80 na plusie 5494 punkty na zamknięciu. Popatrz na spółki małe z 80 a tutaj liderem wzrostów jest Śnieżka. 8,2, Medical 79, BNP 47, liderem spadków jest Rafaco 39, PKBX 33, liderem obrotu Cognor 3 banieczki, sam indeks zyskuje 0,92, 301 punktów na zamknięciu. Popatrz na Mały Parkiet na New Connect, a tutaj Moliera 2 zyskuje aż 23%, LT Games 22, TB Games 17, czy VE11. Największe spadki, bo pewnie ich też na małym parkiecie nie brakuje. Zobaczmy, do kogo one dzisiaj należą. Widzimy e, FUT, HEALS 20,5% na minusie, INTM 17% e, i zerknijmy sobie, co się dzieje na obrotach. A na obrotach mamy Lidera, który przebił banieczkę. Mamy Carlson 6% w dół i banieczka na obrocie. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, tutaj mamy będzie, który jest zblokowany. Coś tam się znów zaczęło dziać. Energoinsta 29% ponad na obrocie. Na plusie, Tatr 10, potem kolejna spółka 9 i oczywiście TS Games też po informacji 8%, jak widzimy, pozytywnej na plusie. Z drugiej strony Adjuvo traci aż 18,5, Eurotel 9%, czy Robczyce 9%, to są liderzy spadku i liderzy obrotu spółek spoza WIG20, wysoko mamy Budimex oraz TS Games. Na indeksach i wykresach popatrzmy, bardzo WIG walczy z tym poziomem 75 tysięcy, tak więc ważna to jest strefa. Zobaczymy, czy uda im się to przebić. No, pamiętajmy, że WIG wyznaczył nam historyczne szczyty. Tak więc i tak jest się z czego cieszyć. Wszystko oczywiście jak zawsze w rękach Stanów Zjednoczonych, gdzie już wiemy, że u nich niedługo święto. Tak więc już niewiele czasu zostało. WIG-20 też popatrzmy, walcząc z tym poziomem 20, 2250 punktów. Tak więc to jest istotny opór na chwilę obecną. I jeżeli chodzi o SWIG-80, w końcu wybiliśmy się z tej przedłużającej się konsolidacji i jak widzimy rakieta się rozkręca. 21500, zobaczymy czy uda im się strzelić. Dodatkowo już są na oporach wynikających z poprzedniego wybicia. Tak więc zobaczymy. I dodatkowo, jeżeli chodzi o Mwik 40, rakieta leci w przestworza. Już niedługo 5,5 tysiąca upragnione. No a potem zobaczymy, gdzie się zatrzymają. Tak więc widzimy, że maluchy cieszą się i rosną i puchną i raj świętego Mikołaja trwa w najlepsze. Zresztą dzisiaj mamy dosyć ciekawą spółkę, która też ciekawie się zachowuje. I właśnie tą spółkę przygotuję na kolejną szybką wrzutkę na moim drugim kanale. Tak więc wieczorem na pewno ten materiał się ukaże. Zapraszam również właśnie na Mój drugi kanał. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej.